Hej, witajcie w kolejnym dniu z Koko. Tak, wiem, mam grzywkę, więc pewnie będzie to pierwsza część pytań, które będą padały w tym filmiku. Jak to, dlaczego, po co i w ogóle skąd to się wzięło? Jeżeli śledzicie mnie od początku mojego bloga, to wiecie, że ja lubię do grzywki wracać raz na jakiś czas i sobie ją robić. I teraz jakoś tak mówię, dobra, przyjdzie taki okres, skończyła się sesja, może by coś tak zmienić. No ja mówię, dobra, zrobię sobie grzywkę. Na początku myślałam, że mówię, podetnę włosy, ale dużo z Was mówiło o tym, nie, nie ścinaj włosów, tak fajnie w długich włosach wyglądasz. No to mówię, dobra, zostawię włosy, to zetnę włosy z przodu i zrobię sobie grzywkę. No i zrobiłam. Wyglądam jak wyglądam. Jeszcze się trochę nie mogę do niej przyzwyczaić. Wiem, że części z Was będzie się ta grzywka podobać, części znowu nie. No ale włosy jak włosy odrosną, a ponieważ ja lubię eksperymentować z włosami i ci, którzy mnie śledzą, na pewno już to wiedzą, to mówię, dobra, niech będzie ta grzywka. Tym razem zrobiłam sobie taką troszkę lżejszą grzywkę niż zawsze, bo zawsze miałam tą taką, wiecie, prawie od połowy głowy, a ja mam dużo włosów, więc ta grzywka była taka dosyć potężna. No a teraz mówię, dobra, zostanę przy takiej grzywce krótszej. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Dzisiaj troszkę się dzieje, bo właśnie skończyłam nagrywać dla Was filmik o ulubieńcach tego miesiąca, które już mieliście możliwość zobaczyć na moim kanale, a także na blogu. Massimo wyjechał na cały tydzień, praktycznie do piątku, więc mam trochę czasu dla siebie. W niedzielę czekają mnie dwa ostatnie egzaminy, więc też zamierzam się uczyć. A dzisiaj w planach, tak jak wspomniałam, nagrałam filmik, zaraz wychodzę, bo muszę załatwić parę spraw. Muszę podjechać do banku i to jest najważniejsza sprawa, którą muszę załatwić dzisiaj. A co się dalej będzie działo, to zapraszam Was do oglądania, do śledzenia i dziękuję za te wszystkie pozytywne komentarze, które zostawiacie pod moimi filmikami. To na razie! Słuchajcie, ja już wróciłam do domu, jak widzicie, zmyłam sobie podkład, bo nigdzie się już dzisiaj nie wybieram, więc po co mam w nim siedzieć i tylko zapychać moją skórę. O Jezu, nie mogę się przyzwyczaić do tej grzywki, no dobra, nie będę ruszać włosów za dużo. A co robi kobieta samotna w domu, bez mężczyzny przez cały dzień? Uczy się. Zobaczycie, jak to u mnie wygląda. Niestety kosmetologia to wcale nie taki łatwy przedmiot, jakby się to komuś wydawało, zwłaszcza jak trzeba się uczyć biofizyki. Zaraz zrobię sobie obiad, jakiś koktajl i przybiorę się w dres i będę się szykować, uczyć i ogarniać wszystko to, co mam do zrobienia. Pomocnika! Nie dość, że zakuwam toksykologię, to jeszcze ktoś mi tutaj przeszkadza. Pinuś! Pinucio! O! I siedzi kocur. Hej, witajcie w kolejnym dniu. Jak widzicie, ja jestem już w samochodzie, czyli w jednym z moich ulubionych miejsc do nagrywania filmików. A tak na poważnie. Wczoraj chciałam Wam coś tam jeszcze dograć, ale cały dzień praktycznie się uczyłam i potem byłam tak zmęczona, że nie byłam w stanie już o niczym innym myśleć, jak tylko zrelaksować się przed komputerem z jakimś dobrym filmem. I rzeczywiście trafiłam wczoraj na film The Judge. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał. Świetny, świetny film. Historia sędziego, naprawdę bardzo wzruszający, bardzo ciekawy. W pewnym momencie to płakałam jak małe dziecko, co jest na mnie aż praktycznie niemożliwe. No, a teraz wracam do domu, bo byłam na małych zakupach, musiałam kupić parę rzeczy do moich koktajli i uzupełnić rzeczy do rozdania. Ja wiem, Wy ten filmik będziecie widzieć w piątek, a rozdanie i tak już pojawiło się w tym tygodniu na Facebooku. Jeśli jeszcze nie wzięliście w nim udziału, to serdecznie Was zapraszam, bo nagrody są całkiem fajne i oczywiście kosmetyczne. No. A ja jakoś zaczynam przyzwyczajać się do mojej grzywki, kombinuję z nią raz na bok, raz w jedną stronę, w drugą stronę, także widzicie, coś tam z nią działam. No, jadę teraz do domu, muszę się wziąć za gotowanie, zrobić jakiś obiad, a tak naprawdę to chyba wykorzystam coś, co mam w lodówce na szybko i pokażę Wam zaraz, co będę robić. Po południu przyjeżdża do mnie moja siostra.
więc też spędzę z nią chwilę czasu. Napijemy się kawy, trochę pogadamy, bo ostatnio nie miałyśmy zbytnio dużo czasu, żeby właśnie sobie tak poplotkować, pogadać, jak to siostry, no wiecie, jeżeli macie siostrę, to wiecie, o co chodzi. No i znowu będę się uczyć, czyli dalej wykorzystywać wolną chatę i to, że nie ma Massimo, mam ciszy i spokój w domu i mogę nadrobić to, co mam do zrobienia. Kurczę, śnieg zaczyna padać znowu. Dzisiaj jest potwornie zimno, ale znowu zaczyna padać śnieg. Jezu, dobra, zmykam, bo już wam to zacznę zaraz marudzić. Do zobaczenia później. Słuchajcie, nie mogłam się powstrzymać. Przechodziłam obok kwiaciarni i ten zapach lilii po prostu zawołał mnie do środka i mówię do, oj nie, tak dawno nie miałam lilii w domu, mówię, muszę sobie kupić. A ja uwielbiam świeże kwiaty i jakbyście poczuli ten zapach, no po prostu cudo. Oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy lilii, ale ja akurat należę do tej grupy, która uwielbia ten zapach, także zaraz włożę je sobie do wazonu i będę się nimi cieszyć. Dziś będzie na obiad. Słuchajcie, jak nie macie nic, żadnego pomysłu na obiad, to bardzo fajnie sprawdzają się takie warzywa na patelnię i powiem wam, że ja zawsze mam jakieś jedno, dwa lub nawet czasami trzy opakowania takich warzyw na patelnię u siebie w lodówce i jak mi się śpieszy albo chcę szybko coś zjeść, to właśnie robię coś takiego. Na patelnię dodaję odrobinę oliwy z oliwek, wrzucam trochę tych warzyw, do tego duża ilość parmezanu i jedno jajko. To wszystko podsmażam chwilę, a potem wcinam. Zaraz wam pokażę, jak wyszło. W całej okazałości prezentuje się mój dzisiejszy obiad, czyli można powiedzieć, że taka przekąska po południu na szybko. Polecam, jest smaczna, dobra i naprawdę przygotowanie zajmuje jej niecałe 10 minut. Pytaliście, pytacie mnie, jak sprawdzają się te mieszanki do smoothies. I powiem wam, że zobaczcie, jest tego niewiele i tak naprawdę trochę jestem zawiedziona, bo tego w tej torebce jest naprawdę niewiele i wystarczy dosłownie na jedną porcję. No, ale tak, tamta wcześniejsza z bananem i chyba z ananasem było całkiem dobre, natomiast to nie wiem, zaraz przygotuję i dam wam znać. Do tego dodałam sobie mleko waniliowe, sojowe. Ja nie kupuję tych dużych opakowań mleka sojowego, bo po prostu ich nie piję. A jeżeli robię do koktajlu, no to wystarczy mi jedno takie małe mleko, które zużywam powiedzmy do połowy i później mam jeszcze na jedną porcję, więc ono nie stoi, nie marnuje się. A teraz zabieram się zaraz zrobienie koktajlu i zaraz wam powiem, czy jest rzeczywiście dobry, czy nie. Dobra, słuchajcie, z całego tego opakowania i połowy tego kartonika mleka sojowego wyszła mi jedna taka duża szklanka, czyli widzicie, że tak na dobrą sprawę te niecałe 4 zł to jest opcja na jeden koktajl, jedno smoothies i tak na dobrą sprawę, czy to się opłaca? No nie wiem, a teraz wam powiem tak szybciutko, jak smakuje. No dobra, jest dobre. Ale chyba truskawki, śmietanie albo mleku smakują zdecydowanie lepiej, a to powiem wam, że nie jest słodkie, więc dla tych z was, którzy nie lubią słodkich, będzie idealne, dla tych, którzy lubią słodkie, proponuję dodać jeszcze łyżeczkę miodu, a generalnie no jest ok, więc sami musicie zdecydować, czy będziecie kupować takie torebki, czy to się w ogóle opłaca, czy lepiej kupować mrożone owoce, albo po prostu wykorzystywać świeże owoce. Dobra kochani, chyba dosyć tej nauki na dzisiaj, jak widzicie, ja już jestem po kąpieli, w pyżamce, tadam, z mytym makijażu, zaraz sobie nałożę maseczkę, zrobię sobie herbatkę i myślę, że poczytam trochę książkę, a później najwyższy czas do łóżka. Także dziękuję wam za oglądanie, za ten dzisiejszy dzień, za to, że byliście ze mną. Życzę wam udanego weekendu i oczywiście zapraszam już w poniedziałek na bloga.